Czas na poranną rozmowę w RMF FM. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed nami nie tylko kibic, ale minister sportu, były sportowiec Witold Wańka. Dzień dobry, witam serdecznie. Co zmieni się na stadionach po wczorajszym okrągłym stole? Czy to było bardzo dobre spotkanie i środowiska rządowego, i też strony sportowej, także jesteśmy zgodni, że te rozwiązania, które mają zostać przedstawione, muszą iść w kierunku tak, żeby takie efektywniejszej walki z tymi patologiami. Tak konkretnie co się zmieni? Na stadionach są propozycje zaostrzenia kar. Zaostrzenia kar choćby za wbiegnięcie na murawę, czy za tak zwane maskowanie. Są to propozycje... Co to znaczy za maskowanie? No, zakrywanie twarzy, tak? Dużo jakby... mocniejszych, ostrzejszych kar. One jakby też te propozycje, można powiedzieć, wylądują na stole. Natomiast jesteśmy zgodni z tym, że one muszą być dobrze przedyskutowane i to musi być taki konsensus i środowiska rządowego, i strony sportowej. Także myślę, że niebawem to się też przełoży na akt legislacyjny. Czyli na razie nie ma żadnych konkretów. Na propozycję ustawy. To są propozycje, które są dyskutowane. Ale panie ministrze, w sobotę, znaczy tak, po pierwsze, 2 tygodnie temu był finał ligi. W sobotę pan premier w naszym studiu deklaruje, że będzie okrągły stół, a we wtorek dopiero mówi, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych tym się zajmie. No to jest czysty PR. Zamiast pokazać konkrety i powiedzieć, będziemy walczyć zajmiemy się. Nie, panie redaktorze, no czysty PR to było już, mieliśmy kiedyś takich szeryfów w krótkich spodenkach, nie wiem, z plastikową odznaką Lucky Luke, którzy krzyczeli, wie pan, że idziemy po was, gremie, że idziemy po was, akcja Widelec i tak dalej. No nie o to chodzi. Te rozwiązania mają to zjawisko ograniczyć i jest powie naszym słuchaczom, którzy nas teraz słuchają. Drodzy państwo, konkretnie to będzie tak. Słuchamy. No to są te propozycje, o których wcześniej wspomniałem. Zaostrzenie choćby kar finansowych za tego rodzaju incydenty. Drastyczne zaostrzenie. Zaostrzenie kar. Też lepsza, ściślejsza współpraca między organizatorem meczu a policją. Dodatkowe narzędzia dla policji. Jakby choćby na przykład konieczność meldowania się osób z zakazami stadionowymi na komisariatach. Tych propozycji jest naprawdę sporo. Jakąś jedną konkretną sprawę. Ręce na stadionach. Kibice mówią, ręce są potrzebne, bo my w ten sposób manifestujemy radość. Są propozycje policji, ograniczeń w tym zakresie, natomiast tak jak wcześniej wspomniałem, tutaj musi być akceptacja też ze strony Ekstraklasy i PZPN-u i niebawem naprawdę te rozwiązania zostaną przedstawione w postaci konkretnej też nowelizacji ustawy, bo to jesteśmy jakby zgodni w tym zakresie. Wie pan, co pana łączy ze Zbigniewem Bońkiem? On też nie potrafi powiedzieć, co się stanie. Nieprawda, ja właśnie panu konkretnie mówię, że te propozycje... Powiedział jedną rzecz konkretną, będzie zaostrzenie kar, nic więcej na razie. Te propozycje, one na pewno będą namacalnym, że tak powiem, i w ustawie. Okrągły stół był po to, żeby panowie się spotkali, bo widocznie rzadko się widują i sobie porozmawiali. Nie, no panie redaktorze, już panu wcześniej wspomniałem, to nie chodzi o to, żeby krzyczeć po mediach, bo ja oczywiście teraz mogę pokrzyczeć w mediach, tak? Nie ma litości i tak dalej, akcja Widelec. Niech pan nam konkretnie powie. No to właśnie powiedziałem, że będzie przede wszystkim zaostrzenie kar. O ręce, pójście w takim... Ręce będą legalne czy nielegalne? Znaczy dzisiaj nie ma jakby zgody na odpalanie ręce. Wszyscy nie jest, odpalają, to jest złamanie, łącznie z politykami opozycji. Złamanie przepisów, więc właśnie te narzędzia mają dać także możliwości policji dużo skuteczniejszej zjawiskiem. Skończy się tak, że Neumana z Halickim wsadzicie do więzienia jako kiboli odpalających ręce. No dobrze, niech wam będzie. Panie ministrze, chwalił się pan u nas w listopadzie, że sprowadzi z listy 10 najbardziej wpływowych youtuberów na świecie kilku z nich. Koniec czerwca będzie konferencja prasowa Google Polska, też Ministerstwo Sportu i Turystyki. Miało być wiosną, jak stopnieją śniegi. Polskiej Organizacji Turystycznej. No jeszcze mamy wiosnę, panie redaktorze. A u was jeszcze śnieg zalega, tak? Jeszcze jest wiosna, także są już zakontraktowani youtuberzy. Myślę, że to będzie taka też niespodzianka. Już przyjechali? Podpisane są z nimi umowy. Jest na razie 8 youtuberów, w tym tutaj mogę zdradzić jedno nazwisko, Fun for Louis, to jest jeden z dziesiątki najciekawszych blogerów, youtuberów z listy Forbesa. Suma summarum, ta grupa tych 8, powiedzmy sobie, youtuberów mają zasięgi na poziomie około 11,5 miliona w tak zwanych social media, także no myślę... To są ludzie, którzy przyjechali tutaj po co? To są ludzie, którzy będą mieli przygotowane indywidualne programy takie do pokazania. Czyli to nie jest tak, że będzie objazdówka i patrz pan Kraków. Nie, każdy ma indywidualny... Nie. Każdy ma indywidualny program dostosowany, można powiedzieć, pod swój profil, pod swoje zainteresowania i no na tej konferencji będziemy chcieli o każdym z nich trochę opowiedzieć. A pokażecie już jakieś filmiki, jakieś pierwsze efekty? No, chciałbym poprosić jeszcze o chwilę
cierpliwości w tym zakresie. No, no nie mogę panu wszystkiego tutaj zdradzić, bo wtedy nie byłoby sensu robić konferencji. Nie, panie ministrze, to brzmi sensownie, że sprowadzacie tych youtuberów. Co prawda trochę długo to trwa, bo tak wozimy się z tym od listopada i raptem 8 mamy. No wie pan, ale to nie chodzi o to, żeby kogo z Facebooka ściągnąć, który ma, nie wiem, 500 obserwujących, tylko chodzi o to, żeby dotrzeć do osób, które mają, które są wpływowe na świecie w tym szeroko pojętej branży turystycznej. A co z tymi pomysłami, żeby sprowadzać jakieś takie ekstra gwiazdy, nie wiem, kulinarne czy inne, światowe, które... Ja myślę, że to jest jakby też kolejny kierunek, o tym też kiedyś rozmawiałem z panem redaktorem. I myślę, że to jest taka nowoczesna forma promocji. Jestem przekonany, że ten projekt youtuberów on chwyci i będzie dobry i pójdziemy dużo szerzej, tak? Jeśli chodzi o tego rodzaju formułę promocji, bo ona jest po prostu nowoczesna efektowna i efektywna. Zobaczymy, co nam dadzą youtuberzy. Panie ministrze, pojedzie pan na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej do Rosji? Nie wybieram się. Nie wybiera się pan, to jest bojkot. A jak nasi będą grali w finale? Czy panie redaktorze, przede wszystkim nieobecność na mundialu moja nie równa się bojkotowi. Umówmy się, piłkarze nie będą z tego tytułu przeżywali traumy, ich forma fizyczna, nikt nie będzie płakał z tego tytułu, dobrze, że bańki nie będzie na trybunach. A jak nasi zagrają w finale? No to wie pan, no to wtedy pomyślimy. Tak? Natomiast proszę tego też jakoś nie dorabiać ideologii. Nie uważam, że moja obecność tam jest niezbędna do tego, żeby nasi wygrywali zanim mecze. Zanim obsadzę pana w roli selekcjonera, najpierw znany sportowiec Witold Bańka. Pan też bywał na długich, wielomiesięcznych nawet zgrupowaniach. Jak to jest na zgrupowaniu przed taką imprezą? To jest stres? No jest obciążenie, jest stres, bo to im bliżej tej imprezy docelowej, tym ciśnienie rośnie. Szczególnie powiedzmy sobie w grupie męskiej, tak, że trzeba naprawdę sami uważać, faceci, no to... trzeba uważać, żeby gdzieś tam nie przegrzać, tak, jeśli chodzi o to napięcie, bo to wiadomo, że to ciśnienie i napięcie. No, też jest rywalizacja, to jest naturalne, więc tam... No tak, bo tam jest ich ciut za dużo. No to chodzi. Jak na 11 miejsc na... No ale to jest sport, no to wpisany, wkalkulowany w ryzyko. Ja wiem, że to tak jest, że nasi piłkarze są bardzo grzeczni, ale jak sobie pan i panowie radzili ze stresem na zgrupowaniu? Ciężkie pytanie, wie pan, to zależy na jakim etapie przygotowań, bo... To zależy, o której rozmawiamy, bo jak przed 23, to nie wszystko pan, może pan powiedzieć. Czy to jest też tak, że jeśli grupa zawodników przebywa ze sobą, nie wiem, za granicą 3 tygodnie, no to od czasu do czasu no, też trzeba wyjść i gdzieś sobie siąść i choćby no, przy małym piwku i porozmawiać, podyskutować. A jak się nazywał ten Francuz, który po małym piwku tańczył na stole? No wie pan, to był rekordzista, znaczy jeden z szybszych 400-metrowców, Mark Rakil. Poznał go pan w ten sposób, że on tańczył na stole w dyskotece w RPA, tak? No, rozrywkowy chłopak, to prawda. My byliśmy dużo spokojniejsi. Nie, oczywiście, pan tam był z wycieczką po prostu. Nie, my byliśmy grzeczni, aczkolwiek tak jak wcześniej wspomniałem, jest czas treningu, jest czas zabawy. To teraz pierwsza z rad selekcjonera Bańki. Kto na bramce? No całe szczęście Bańka nie jest selekcjonerem, tylko Nawałka, bo to obawiam się, że jak Bańka byłby selekcjonerem, to ta reprezentacja by tak daleko nie zaszła. Ja wiem, że pan tam się wybiera, pan nie chce nikomu podpowiedzieć, ale kto no dzisiaj, na dzisiaj się wybieram do Arłamowa z panem premierem, więc zobaczymy, w jakiej są chłopaki w formie. No. Czyli nie chce pan powiedzieć, kto na bramce? Nie, no myślę, że tutaj między Szczęsnym a Fabiańskim się, że tak to powiem. To wszyscy wiemy. Aczkolwiek, tak jak wspomniałem, no ja trenerowi Nawałce nie będę podpowiadał. Zobaczymy, spróbujemy, może jednak się coś uda, a jak nie, to my tu mamy specjalne sposoby na gości. Zostańcie z nami na rmf24.pl, to się przekonacie jakie. No to, panie ministrze, bo mam jeszcze zestaw trudnych pytań, więc jak pan woli uniknąć tych trudnych i przykrych, bolesnych, że mamy też telefon do żony, takie tam różne, to może jednak najpierw pan odpowie na pytania lekkie, łatwe i przyjemne. Ja się żadnych pytań się nie boję, żadnej pracy się nie boję. Panie ministrze, rozumiem, że jedziemy po złoto, bo niżej nie ma sensu, tak? Nie, no spokojnie, wie pan, to nie pompujmy tej nomen omen Bańki, bo pęknie raz, dwa, nie o to chodzi. Nie pompujemy, nie, to tak, był żart pan, oczywisty. Ja myślę, że chłopaki trzeba oddać po prostu dwa dobre skoki, no to tak, my wiemy. No. Zdecydowanie, dwa. Ja myślę, że chłopaki naprawdę będą bardzo dobrze przygotowani pod każdym względem. To są profesjonaliści, natomiast no, nie ma słabych drużyn na mundialu. No, pierwszy mecz z Senegalem to będzie moim zdaniem chyba jedno z najtrudniejszych spotkań, biorąc pod uwagę, jak oni są fizycznie przygotowani. Widział pan, co on wyczyniał na... To duże chłopaki, to prawda. No. Ale widział pan, co on robi?
kurka wodna, no przecież ten naprawdę... No dlatego muszą być dobrze przygotowani fizycznie i ten, ja bym się w ogóle nie sugerował. Czy Sergio Ramos dostanie powołanie do naszej kadry? Oby nie, takich brutali to nie chcemy na boisku. Natomiast no, myślę, że to siła jest w drużynie, w takim kolektywie, w dobrym przygotowaniu fizycznym. Zaczyna pan opowiadać o niczym. No to może teraz tak, trener Bańka jako 400-metrowiec wolałby tak szybkościowo i po prostu będziemy najszybsi, czy raczej jak polityk gra kombinacyjnie? Czy wie pan, to piłka dzisiaj już nie jest taka prosta, że wystarczy kopnij piłkę i leć za nią. To nie jest takie proste. Muszą być przygotowani pod każdym względem. Ze mną w klasie grał Janusz Romanowski. Januszu, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, który był właśnie 400-metrowcem. No. I jego umiejętności, piłkarskie polegały na tym, że kopał sobie piłkę i biegł za nią, ale biegł szybciej niż wszyscy inni. Jakby to takie proste było, to Usain Bolt by był, że tak powiem, czołowym piłkarzem, a niestety wielkiej kariery mu tam nie wróżymy, choć tam próbował gdzieś się zaczepić w jakiejś drużynie, chyba nic z tego nie wyszło. To porozmawiamy o tym na serio. Kto na bramce? No, ale pan drąży. Kto na bramce? Ale, Fabiański czy Szczęsny? Jezus, na skąd mam wiedzieć? Jezus raczej nie. No, nie dostał powołania. Niech wybierze trener na Wałka. Nie, ale taki grzeszny chłopiec boi się po prostu podpaść. Ale nie boję się podpaść, no na litość boską. No. Pan taki dziś elegancki, a propos elegantów. Grzegorz Krychowiak. Dziękuję. Proszę. Krychowiak na ławce. Krychowiak byłby zniesmaczony. Krychowiak na ławce. Ale ja mówię o swojej, a nie o Krychowiaku. Wiem. Krychowiak na ławce, czy jednak na murawie? Wie pan, no to... No, szeblatę, no. Krychowiak na murawie. Niech panu będzie. Niech będzie Krychowiak na murawie, niech będzie Zieliński na murawie, Piszczek, Błaszczykowski. Ja w ogóle mam nadzieję, bo że mam taki sentyment do tego dawnego trio z Borussii, czyli Piszczek, Błaszczykowski, Lewandowski. Chciałem, żeby chłopaki były w dobrej formie. Dobra, jak oni będą w dobrej formie, to wydaje mi się, że cała reprezentacja... strzelił karnego. Żeby się odwinął za tę Portugalię nieszczęsną. No dobrze, to może na koniec popsuję panu trochę nastrój. Oddał pan 62 tysiące złotych nagród. Skąd, po pierwsze, skąd pan wziął tyle forsy naraz? No miałem zaoszczędzone, bo ze Śląska są ludzie bardzo oszczędni. A co na to żona, że pan oddał? Wie pan, no jakby przychyliła się do tego, no nie było tutaj... Przychyliła się. Ze zrozumieniem podeszła do tej kwestii. Ze zrozumieniem tak. Oddałem nagrodę na Caritas Archidiecezji Katowickiej, pomoc celową dla rodziny chorującej, tam jest trójka osób chorujących i między innymi na nowotwór, także to była taka pomoc celowa właśnie dla tej rodziny, to jest długie leczenie, także... Cieszę się, że te pieniądze poszły właśnie w dobre ręce i będę mógł komuś pomóc w ten sposób. To nie chcę pan powiedzieć, czy żona się ucieszyła. Czy ja mogę zdradzić dobrą wiadomość? Proszę bardzo. Witold Bańka spodziewa się trzeciego dziecka. Tadam, tutaj drobne fanfary, tak, proszę państwa. Dziękuję Moje bardzo. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Trzeba się trochę pospieszyć. Kubuś w drodze. Kubusiu, trzymamy za ciebie kciuki. I w ogóle za wszystkie dzieci, bo zbliża się Dzień Dziecka. 2018 rok, pan się chwalił, że to podobno najlepszy rok dla turystyki w Polsce. Jakim cudem, ja przepraszam. To prawda. 18... Wszyscy chcą przyjeżdżać i popatrzeć na to, co w Polsce takiego zrobił PiS. W 2017 roku odwiedziło nas 18,4 miliona turystów z zagranicy, około 82 milionów obcokrajowców. Odjąć Ukraińców? Nie, 18,4 miliona turystów w celach turystycznych. Aha. Natomiast około 2 milionów obcokrajowców odwiedziło Polskę i tu mamy kilkuprocentowe wzrosty właściwie w każdym obszarze, zarówno jeśli chodzi o turystykę przyjazdową, tą turystykę wewnętrzną, krajową, czyli podróżowanie Polaków po Polsce, więc jest taki boom w branży turystycznej. Ale co, dodatkowo też turystyczny. Plus, myśli pan, że to dochodzi? To raz, też kwestia geopolityczna i bardzo ciekawe zjawisko też, jeśli chodzi o po wprowadzeniu turystycznego funduszu gwarancyjnego, czyli tego zabezpieczenia na wypadek ewentualnych bankructw na rynku biur podróży. Spowodował... Jak zwykle co roku latem były informacje o tym, a tutaj Polacy siedzą w Egipcie i nie mogą i dzisiaj wrócić. Mogą się czuć bezpieczni, bo ten fundusz jakby zabezpiecza na wypadek bankructwa 100% zwrot kosztów wycieczki i też bezpieczny powrót do kraju, to co wprowadziliśmy. No i okazało się, że jakby biura podróży notują rekordowe zyski, bo jakby też wzrosło zaufanie, więc to był taki, można powiedzieć, biznes win-win, tak? Z jednej strony biura podróży, które na etapie wprowadzania tego rozwiązania niestety
mocno jakby go krytykowały, narzekały, no dzisiaj są zadowolone. Panie ministrze, jest pan ministrem właśnie od turystyki, dlatego to pytam, co obcokrajowcy chcą oglądać w Polsce, jak przyjeżdżają? No oprócz Krakowa i taniego piwa. No ja myślę, że to jest też kwestia naszych i kulinariów, tak? My mamy naprawdę się czym pochwalić, bo i mam i zabytki i naprawdę to dziedzictwo przyrodnicze, które warto pokazywać, więc my naprawdę mamy się czym pochwalić i nie mamy się czego wstydzić. My jesteśmy, to też ciekawe, takie wydawnictwo Lonely Planet, jedno z prestiżowych wydawnictw, uznało Polskę za jedną z 10 teraz najciekawszych destynacji na świecie wartych odwiedzenia. Kierunków, czyli, po polskich kierunków. Tak, kierunków, które warto odwiedzić i dostajemy też nagrody jako... No dobra, ale oni, wie pan, oni tam wymyślają sobie różne ciekawe miejsca na świecie, czasami jako kurioza. Mam nadzieję, że nie jesteśmy w tej kategorii. Nie, tu jesteśmy oceniani naprawdę jako kraj atrakcyjny, przyjazny, bezpieczny. Rzeczywiście doceniam 6% polskiego PKB jest tak. Ale mamy tutaj co jeszcze sporo do poprawy, bo w Chorwacji na przykład to jest 20% PKB. To jest jakby chorwacka gospodarka jest oparta na turystyce. No u nas to jest około 6% PKB, ale to jest jakby cały czas ten można powiedzieć współczynnik rośnie, wzrasta. To rośnie na całym świecie, bo po prostu coraz więcej. Ale u nas bardzo dynamicznie. U nas bardzo dynamicznie w Polsce i zarówno jeśli chodzi o branżę hotelarską, przyrost różnego rodzaju hoteli, miejsc noclegowych. Naprawdę jesteśmy postrzegani jako kraj, który oferuje wysoką jakość usług. I co ciekawe, największy wzrost także mamy turystów z Niemiec, tak? To wbrew temu, co się mówi, że w mediach, ale nie, że... Ale nie, turyści z Niemiec zawsze przyjeżdżali. Oni przyjeżdżali oglądać Mazury i przyjeżdżali oglądać Pomorze, umówmy się, Dolny Śląsk. Ta liczba turystów rośnie. Największy przyrost mamy również turystów z Chin, którzy odwiedzają Polskę. Warszawskie centra handlowe mają raczej przyrost turystów z Izraela, którzy przyjeżdżają tutaj na relatywnie tanie zakupy. No, wie pan, no, to jest tak, że naprawdę my jesteśmy postrzegani jako kraj bezpieczny i atrakcyjny i w każdym w tym obszarze, jeśli chodzi o turystykę, te wzrosty mamy i myślę, że warto to wykorzystać. To panie ministrze, ostatnie pytanie. Światowy Dzień Soku. Mój soku? Wspaniały wydawca zawsze znajduje takie światowe dni. Moim zdaniem, Boże, jeśli go nie ma, to on go wymyśla. No ale jej, to w takim razie my go w takim razie stwórzmy. Światowy Dzień Soku podobno dziś jest. No jakie soki preferuje Witold Bańka? Tylko prosimy takie przed 23, które można. Bez wkładki. Sok marchwiowy i sok bananowy. Soki bez wkładki, marchwiowy i bananowy. To takie dla dzieci raczej. No tak, bo ja mam dzieci, to piję takie soczki też. To. Cóż zrobić? Spijam. Cóż zrobić? Spijam resztki. Znamy wszyscy. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich dzieci, wszystkich żon, rzecz jasna. No niebawem Dzień Dziecka, także wszystkiego tak jest. Dobrego. Kłaniamy się nisko. Do widzenia. Do widzenia.